Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj proponuję przygotowanie rolady serowo-mięsnej, czyli klops w serowej skórce. Jest naprawdę bardzo smaczna, szybko znika ze stołu. Doskonała zarówno na kanapki, jak również jako wędlina na świąteczny stół. Do przygotowania będę potrzebować 200 g sera żółtego, 2 jajka, około 50 g śmietany, sól i pieprz do smaku. Do masy mięsnej będę potrzebować 400 g mięsa mielonego, 150 g pieczarek startych na tarce o grubych oczkach, jedna średnia cebula pokrojona w kosteczkę, jedno jajko, 3 płaskie łyżki kaszy manny, 2 łyżki natki pietruszki, 3-4 łyżki oliwy do podsmażenia pieczarek i cebuli, 1 łyżeczka przyprawy do mięs bądź ulubionej przyprawy, do smaku sól i pieprz. Najpierw przygotuję serową skórkę. Do sera wlewam jajka. Dodaję około 50 g śmietany. To jest tak około łyżka z czubkiem i jeszcze trochę. Mieszam wszystko. Lekko solę. Ser jest słony, dlatego soli nie potrzeba dużo. Tak około 1-1,5 g. Odrobinę pieprzu. Mieszam. Serową skórkę będę piekła w formie o wymiarach 30 na 25 cm. Papier posmarowałam masłem. Wykładam masę serowo-jajeczną do formy. I wyrównuję. Tak przygotowany spód będę piekła w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 20 minut. W międzyczasie przygotuję warstwę mięsną. Do pieczarek i cebuli dodaję około 3-4 łyżek oliwy. Pieczarki i cebulę lekko solę, żeby szybciej zmiękły. Dodaję trochę pieprzu do pieczarek. I całość stawiam na gazie. Najpierw duszę pod przykryciem, żeby warzywa puściły sok. A później będę odparowywać nadmiar wody. Mięso mielone mieszam łyżką, żeby zlikwidować kluseczki, które powstały w czasie mielenia. Dodaję jajko, zieloną pietruszkę, przyprawiam solą. Soli daję tak około pół łyżeczki, ponieważ wcześniej pieczarki były słone, ser żółty też jest słony i dodaję troszkę pieprzu. Około łyżeczki przyprawy do mięsa lub innej ulubionej przyprawy i wsypuję kaszę mannę. Pieczarki i cebula już puściły sok, teraz odkryłam
patelnię i będę odparowywać nadmiar wody. Wracam do mięsa, mieszam całość na gładką masę. Odstawiam na razie mięso na bok. Woda z patelni już odparowała, mogę teraz wyłączyć gaz i odstawić pieczarki i cebulę do lekkiego przestudzenia. Serowa skórka po upieczeniu już mi lekko przestygła. Ładnie odchodzi od papieru. Pieczarki i cebula też już przestygły. Mogę je dodać do mięsa. Przekładam całość do miski z mięsem. Mieszam. I masę mięsną mam już gotową. Wykładam mięso na warstwę serową. Przy jednym boku zostawiam tak około centymetr bez masy mięsnej. I teraz staram się zwinąć rulonik. Przy pomocy papieru idzie to nawet sprawnie. Jeżeli troszeczkę coś pęknie, to nic się nie dzieje. Ta część i tak się schowa w mięsie. Wciskam papier pod roladę, tak żeby ładniej zacisnąć i żeby kształt był bardziej równy. I zawijam końcówki. Tak przygotowaną roladę wkładam do formy. Przyciskam lekko papierem pod spodem, tak żeby zacisnąć bardziej roladę i będę ją piekła w temperaturze 180 stopni przez około 50 minut do godziny. Po upieczeniu zostawiam roladę w zimnym miejscu na noc. Następnego dnia rolada jest już gotowa do podania. Bardzo ładnie się kroi, mięso jest zwarte, nie rozpada się. Można kroić na grubsze lub cieńsze plasterki. Można też pokroić w takie 1,5 cm plastry i po prostu będzie to wtedy mięso do obiadu. Bardzo smaczny klops w serowej skórce. Doskonały zarówno na kanapki, jak również jako wędlina na świąteczny stół. Jest bardzo smaczny i bardzo ładnie wygląda na stole. Dziękuję za oglądanie mojego filmu, zapraszam na następny. Do zobaczenia.